Witam, Pasie Kachowska, 27 październik. Dzisiaj sobie przesiedlimy resztki rodzin. Ten przesuniemy na maksymum. No, pszczoły nie powinny zgłupieć, bo no bo tu tylko będzie jeden kolor niebieski. Rodzinka, która będzie przesiedlana, tak się prezentuje. Odkład za swojej matki. Bardzo, bardzo późny odkład. A przesiedlane będzie do ula 12-ramkowego. Przedzielonego na pół, tylko po to, żeby żeby zmieścić tu dwie rodzinki. Dzisiaj jest dosyć cieplutko. No i też wolę do tego ula, dlatego że jak zimą by brakowało pokarmu, to tu mogę dołożyć korpus i ramki. Tu jest mało żarcia, ale tu już jest fajnie. Ja zobaczę, może tu mam ramkę z żarciem i sobie go ulę. Także sekunda. O, dostanę taką rameczkę, a z tej po prostu dostaną pszczoły strzepane. Także taka ramka awaryjna. Spokojnie takie zabiegi przy tych temperaturach można przeprowadzać. Nic złego się nie będzie działo. Ej. Dobre. Tu już jest całkiem fajnie tego pokarmu. Tu też jest mniej, ale jest wystarczająco, że tak powiem. Rodzina ładna, o, jakiś pyłek jest. Pyłek. No i tu już standardowo będziemy układać rodzinkę. Dużo lepsze rozwiązanie zazimowanie w tym ulu, niżeli w ulu tamtym, bo tam się obawiam, żeby mogły paść z wilgoci. To ścisło się. Thank you.
tej chmury szczelnie. Folijka, folijka. Sekundka, folijka. No i bym zapomniał włączyć z powrotem. I teraz rodzinka numer 2. Sama ramka z pokarmem, może 20, no 50 z tyłu. No ta jest już znacznie słabsza, pszczół jest dużo mniej. Zobaczymy co dalej. Tu już jest całkiem fajna liczba pszczół. Pszczoły prawie dzisiaj z obloty porobią, bo jest ciepło. Tu jest fajnie. Z tymi pszczołami, to gdzie jest... Staramy się nie układać ramek tak, tylko tak jak były, żeby tam gdzie pszczoły sobie zaplanowały kłąb, żeby był ten kłąb. Widzimy matka kupna, czwóreczka, nie, to z mojej hodowli. No i na skrajnej ramce chyba całkiem fajnie, tu sporo pierzgi widzę. Pierzga, że jest, to jest bardzo dobrze. A możemy nawet deczkę odsunąć, zobaczymy jak... Jak się to układa od ścianki. O coś takiego. No i tyle. No i w sumie to tyle. Przymykamy. Robimy maluteńką wentylację po przeciwnych stronach. O, coś takiego. Coś takiego. No i docieplonko. Dobra, tu już mi nie wejdzie. No i tak to się prezentuje. Tyle roboty, daszek i to ul dwurodzinny. Zobaczę jak to będzie zimowało. Worek, na który docieplonko też pójdzie. No i w sumie tyle na dziś, także ja się z wami żegnam, paśka.